Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Minecrafta. Dzisiaj chyba bez problemów technicznych, z tego co widzę, wszystko działa, przynajmniej na razie. Chwilę się pouczyłem poza odcinkami, wprawdzie nie było tego dużo, ale zawsze to coś. Dzisiaj się pobawimy, tylko że nie mam piasku, kurde, mieszkam na pustyni, a nie mam piasku. Więc muszę iść tego piasku troszkę pozdobywać, bo będzie on nam potrzebny. Chcę zrobić maszynę, która nam zamienia energię EU, tak, dobrze mówię, EU, tutaj tego nie sprawdzę, tak, EU na RF-y, czyli z maszyn z Industrial Crafta będziemy mogli sobie robić energię chociażby do tego Atomic Reconstructora, co nam się przyda w każdym bądź razie. Tylko muszę znaleźć swoją łopatę i można brać się do roboty. Będę potrzebował przerobić sobie troszkę piasku. Gdzie jest moja łopata? Zawsze muszę ją zgubić. Dobra, lecimy szybko pozbierać sobie trochę tego piasku. Nie będę go potrzebował jakoś dużo, ale troszkę go pozbierać muszę. A przy okazji przebudowałem delikatnie turbinę wiatrową. Obróciłem ją w taką stronę, żeby śmigłem była skierowana w stronę jakby z której można sobie oglądać naszą bazę. Ale dalej tego stołna nie pokazywałem. O, teraz ładnie to widać. Nie wiem, czy jeszcze tą podporę będę, znaczy tą nóżkę, że tak powiem, będę troszkę pogrubiał, ale na razie wygląda ciekawie, myślę. Tylko ta góra teraz jest taka dosyć pasywna. Ale to nic, dobrze. To szkło będzie nam potrzebne tutaj do Tinkersa, słuchajcie. Musimy je sobie tutaj wrzucić. Tyle myślę wystarczy na spokojnie. Ja sobie teraz ten piasek wrzucę gdzieś. Do której skrzyneczki. Nie wiem, gdzie to może być. A niech będzie tutaj. Dobra, w czasie jak to się przerabia, to jeszcze. Tak, slibmy. Będziemy potrzebowali tego i tego. Zaraz wam pokażę, do czego mi to wszystko będzie potrzebne. Tylko nie wiem, czy mam slajba, ale będę musiał ich poszukać. 9 sztuk, nie wiem czy mi tyle wystarczy, wiecie. Tu potrzebuję dwóch, a tu potrzebuję slimebale takie. Oj, nie wiem czy mi to wystarczy. No nie wystarczy, więc muszę się wybrać na kurczę wyspę slimeową. Nie wiem gdzie mam taką, która jest najbliżej mnie. Tutaj jest na pewno jedna. Tu jest druga. Pójdziemy tutaj. Zaraz wam pokażę po co mi to będzie potrzebne. Ewentualnie tutaj. Dobra, to już przejdę tam, tylko scaffoldy sobie zrobię. A to już zrobię sobie po drodze, zetnę kilka drzew. Jeszcze okno przy okazji od pokoju zamknę, bo słychać samochody. Dobra, jesteśmy bezpośrednio pod wyspą. To sobie wszystko mogę przerobić na spokojnie, na deseczki. Postawić tutaj crafting. I teraz część tego, nie wiem dokładnie ile, muszę przerobić na patyki. Nie pamiętam jak się je craftowało, te scaffoldy. Ale to jest to? Nie, to to. Dobra. Jeszcze kilka może mi się przydać. Więc tak na szybko. Dobra. Stańmy sobie. Obojętnie jak, przekopiemy się. Dobra, i teraz czeka mnie dosyć smutna droga na górę. Ale te slajmy i to od pokazywałem te slajmowe buty. Obok nich jest też taka proca. One się przydadzą do pewnej rzeczy, którą chcę przetestować. Nie wiem czy to będzie dobrze działało, ale sobie to obczaimy na spokojnie. Widzę, że tam jest kolejna wyspa. Strasznie dużo się ich pojawia. O, troszkę zabrakło. No to nic, to jeszcze jeden crafting, nie będę się wracał. Tylko postawię go tak o. I troszkę. Potrzebuję sobie przekraftować do pewno na patyki. Trochę jeszcze. A to i na pewno mi ich wystarczy teraz. Dobra. Strasznie dużo się ich pojawia. To są ogólnie, że tak powiem, struktury. Można to tak nazwać. No jest w każdym razie twór z tego. Z Tinker's Construction. O, niestety woda tutaj jest. Dobra, to wpłyniemy sobie tak. Ona jest różowa, ale to ze względu po prostu na to, że jest na takim biomie. Bo to chyba jest jakiś tam osobny biom.
Nie, pisze, że biom to sawanna, okej. No, w każdym razie tutaj mamy bloki slajmów. Tutaj, jak widzicie, czasami się wespią też slajmy, chociaż nie, to jest po prostu blok jako zebrany. O, cudownie, kolejnego z bloki. Tego właśnie potrzebowałem i to w taki sposób mnie zawiesiły, że nie jestem w stanie się w żaden sposób wydostać. Świetnie. Ale to za chwilę sobie jakoś z tym się uporam. Dobra. Straszne są tego z bloki. Bo w takim zwykłym Minecrafcie, w czystym, jak już mamy ghost block, to on tam trwa kilka sekund, tak naprawdę, sekundę dosłownie, i ten blok się zaraz pojawia. A tutaj to czekają chyba z 5 sekund, aż to się naprawi. Te slimy, z tego co wiem, a to jak się ścinało te drzewa, tylko że je też się łopatą ścina. Można sadzonkę sobie zdobyć w ten sposób. Ja sobie je zetnę tutaj. Bo one też mają różne funkcje, jakby w sensie mają. Nie wiem, czy to tu będzie. Nie. O, tutaj coś pokazuje, że mamy na przykład jumboosta. Nie wiem, jak się tego używa, ale widzicie, że to wszystko jest Tinker's Construction. Może zaraz się uda sadzonkę też zdobyć. Dobra, ja sobie tą wyspę całą jakby wyzbieram z tych slajmów, już tu wracać raczej nie będę, a to się przyda zawsze do różnych, przeróżnych rzeczy. No i kolejny ghost block, super. Dosłownie wskoczyłem na ghost blocka. O Boże, nie wiem, co tu się dzieje, może to jest związane z render distancem, tam jest trochę mniejszy. Nie puściło, ale znowu wpłynąłem w to jakby. Straszne to jest, nie wiem. Czy jest jakiś patent, żeby się z tym uporać, czy też nie? No nic, zbieram sadzonki. One się nam przydadzą. O, kolejna spadła. I wracam do bazy. Myślę, że tutaj nie ma zbytnio więcej rzeczy do robienia. Zbiorę sobie scaffoldy i wracam. Dobra, jak mamy już to sobie możemy spokojnie znowu zobaczyć, czego my tu będziemy potrzebowali. Dobra, najpierw buty. No to mamy. Będziemy potrzebowali stalowych butów. To nie problem, bo akurat mi się już tu stal produkuje, tylko że mi się powietrze skończyło. Dobra, ale tyle ile będę potrzebował, to już tu mam. Tylko jedną sztabkę sobie tu dorzucę. Jeszcze będę dwóch sztuk żelaza potrzebował. Dobra. To się robi jakoś tak. Dobra, mamy to. No to już możemy zrobić, tylko potrzebuję sobie przerobić to na slajma. Okej, to mi daje szczęście. Okej, a jak znowu to przerobię? Aha, to ogólnie ten jakby taki fioletowy slime, czy też różowy, daje mi szczęście. Okej, to jest, jako że to jest Stinkersa, to jakbym teraz tylko. A mam jakiś kill of Stinkersa, tylko że on już laka ma. Jak sobie pójdę tutaj, to teraz tak wrzucę. No to nic mi to nie daje. Okej, nie wiem jak to działa. Mniejsza z tym tak naprawdę. Dobra, jak mamy już budki, to sobie teraz możemy zrobić to. Będę nici potrzebował. I resztę mam. Dobra, to nici mam tutaj. I robimy to. Teraz tak, zakładamy sobie te budki. I jeszcze sobie wezmę to. I teraz tak, jak działa to coś? Mianowicie działa w taki sposób. Dzięki butom ze slajma się tak odbijam. Jest to ogólnie dosyć fajny środek transportu, więc jakby to nazwać. Szczególnie, że nie muszę się tak do góry wybijać, tylko mogę tak. Tylko to bym musiał wyczuć moment. No coś takiego sobie robić, no, ale ja bym chciał, chwila, moment, chciałbym sobie wziąć elytrę, wybić się w powietrze i sobie ją aktywować. No, jest to powiedzmy sposób podróży nieco szybszy niż z bucika, no ale też nie tak wygodny jak chociażby elytra i fajerwerki, nie? No ale jak to mówią, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Chociaż teraz jak sobie tak patrzę, to chyba kurde szybciej jest podróżować za pomocą samych tych butów i tej procy, że tak nazwę, w sumie wygląda jak proca, na ikonce.
Właśnie chyba szybciej jest właśnie poruszać się w ten sposób, tylko wybijać się na maksa i sobie tak skakać, niż właśnie latać na samej litrze. No ale litra też może się czasami przydać, no nie wiem. Myślę, że fajna zabawka, zwłaszcza, że się nie używa, nie zużywa się nam. Więc myślę, że całkiem fajne. Szkoda, że dopiero teraz się dowiedziałem, ale bo lepiej później niż wcale, nie? Dobra, odłożę sobie te slajmy. To sobie na razie zostawię w ekwipunku. Muszę zrobić sobie tą Sigtacza, muszę sobie zrobić na kilo, żeby w końcu tego Ender Chesta spakować. Dobra, mamy tu szkło. Liquid Glass. I teraz powinniśmy móc je wlać sobie na spokojnie tutaj. Bo będzie nam do tego potrzebne. Jak widzicie, to konwertuje EU na RF-y. Będę do tego potrzebował właśnie tego szkła z kurczę wytopionego po prostu w tym piecu, nie? Chociaż nie wiem, czy na pewno jest mi to potrzebne. Chyba tak, no. Wcześniej jak patrzyłem, to było mi potrzebne. Ale teraz jak tak patrzę na te wszystkie receptury, to wydaje mi się, że nawet nie jest mi potrzebne. Szczególnie to szkło z tego, z Tinkerca, tylko jakbym sobie wziął zwykłe szkło na szybkości w sztukach 8 i jakikolwiek barwnik, czy ja coś takiego mam. Mam w sumie lapis, jeden lapis bym sobie wziął, to mógłbym sobie wykraftować to. I teoretycznie, chyba że to nawet zwykłe szkło może być, nie wiem, już zgłupiałem po prostu. Możliwe, że nawet i zwykłe szkło by wystarczyło. Sztabki tinu, będę musiał pistona sobie na szybko skraftować, żaden problem. Troszkę tego będę potrzebował, na pewno jeszcze trochę kabli, żeby w ogóle to dociągnąć. Wiecie co, jeszcze trochę tego i przerobić sobie to w Metal Formerze, na spoko. Zróbmy piston, do pistona jeszcze będę drewna potrzebował, żaden problem. Zróbmy sobie to na szybko. A jeszcze żelazo, no tak. O, już całe żelazo, kurde, niedobrze. Bo ono też może mi się jeszcze przydać tutaj do zrobienia tego wszystkiego. Dobra, teraz tak, będę potrzebował stali i kopru. Żaden problem. Tej stali mam mało, zwłaszcza że zapominam to uzupełniać. Wiem, że można to zautomatyzować w nawet nie tak drogi sposób, ale nie wiem jak to zrobić. Widziałem to wprawdzie jak to się robi, ale już nie pamiętam za bardzo. Bym potrzebował takie urządzenia i jeszcze kilku rur. Dobra, teraz tak, potrzebuję stali. Jeszcze jakąś powinienem tutaj mieć, oprócz tej co mam tu. Tylko nie wiem, gdzie ją pizłem. Za przeproszeniem. Tu jest, dobra. To stal mam już ogarniętą. Jeszcze będę potrzebował tylko trochę kopru. Tyle mi na pewno wystarczy. I dobra, i lecimy z craftingiem tego. Będę potrzebował dwie sztuki tego. I teraz dwie sztuki tego. Do tego potrzebuję sztabek tinu. To też nie jest jakiś wielki problem. Bo sobie to tego troszkę poprzepalałem. Nie o to mi chodzi. O to mi chodzi. Dobra, dwie sztuki tego. I możemy to zrobić. Spoko. Teraz trzeba tylko ogarnąć, jak to się dokładnie podłącza. Teraz musimy sobie zrobić ogólnie ten bloczek. On jest po prostu takim, można byłoby wprost powiedzieć, botboxem, tylko że właśnie do trzymania RF-ów. Wybudujmy go sobie. Już zobaczymy, co tam dalej będzie trzeba zrobić. Już zacząłem sobie robić elektrum. Będzie to rzecz nam potrzebna. Więc spoko. Co do tego potrzebne jest? Iron to nie problem. Od razu to sobie rozbiję na sztabki. Proszę mi wydupiec z tym osiągnięciem. Dobrze, elektrum mamy. Lit się znajdzie do nas spokojnie. Redstone Crystal Block. Dobra, będziemy potrzebowali ich kilku z tego co pamiętam. Więc zróbmy. Wydaje się, że trzy będę potrzebował. Tu mamy ten Atomic Reconstructor.
Dobra, zabierzmy go sobie. I na razie działamy coś takiego. Gdzie mam? W której skrzynce miałem ten mój. O, jest ten Survival Generator. Dobra, nie wiem, czy go postawić tutaj. Gdziekolwiek, tak naprawdę, na razie. Jak będzie sobie tutaj, to sobie postawimy tak. Tu sobie wrzucę jakiś jeden węgielek na szybko. Jeden na spokojnie wystarczy, to jest bardzo wydajne. Jestem ciekaw, jaki będzie, ile będę dostawał przykładowo za jedno EU RF-ów, bo to. Ej, 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 właśnie. Jeszcze jest jeden taki patent, słuchajcie, żeby to zrobić, żeby to nie strzelało. Potrzeba pochodnie redstone'owej. Nie tak. Puls. Okej, musimy to przedstawić tak. I będę jeszcze potrzebował guzika. Zróbmy sobie guzik. Ustawmy ten guzik i teraz jak będę naciskał, to to dopiero będzie działało, jak widzicie. Dobra, ja sobie to wyrzucę. Mógłbym to postawić i to też by wtedy działało, tylko to chyba zużywa wtedy więcej RF-ów. Okej, jedno już mam. Jeszcze nie, jeszcze nie. Podaję, że potrzebuję to 400, więc teraz już powinno działać, ale jeszcze nie działa. Okej, 1000 chyba potrzebuję, chociaż to coś nie zadziałało tym razem. Powiedzmy, że dam to bliżej. I jeszcze raz spróbuję. Coś to nie działa. Może jak wrzucę jednego tylko, to lepiej zadziała. Ej, no co jest? Czy co to lepiej działa jednak? Ja sobie to rozwalę. Wprawdzie stracę troszkę rzeczy, ale to nic. To lepiej działa, jak to jest postawione w ten sposób. Dobra, ja sobie znowu zrobię tutaj tą magię z pochodnią redstone'ową. A, już jest przestawiona, okej. To zrobimy tak. Jeszcze jednego wungla sobie wezmę. A, wyrzuciło mi nawet tego węgla, o dziwo. Uważałem, skądś jeszcze innego. Dobra, nieważny. Mniejsza z tym. Coś mi się tutaj zjebało. Nie wiem, poczekam na więcej RF-ów. Możliwe, że nie działa, dlatego że mam tych RF-ów za mało. Chwilę będę musiał poczekać. Nie wiem, zobaczę teraz, bo aż jestem ciekaw, już się tu 3000 rozbierało. O, i dobra, teraz zadziałało, spoko. No to jak to już mam, to zobaczmy właśnie. Tutaj też tego potrzebuję i tu potrzebuję tego drewienka, tego śmiesznego. Więc ja sobie tu odłożę na szybko jakieś rzeczy, które mi się na razie nie przydadzą. Ta glina mi się przyda za chwilę. Dobra, to od razu odłożę. Dobra, trochę miejsca się zrobiło. I tak, będę potrzebował tego drewna. Dobra, tu mam nawet to. Drewno akurat mam przy sobie, to też nie problem. Dobra, i to się robiło chyba tak po prostu. Tak, dokładnie. Chyba to wiadro to później się może jeszcze przyda. Okej, muszę zrobić 2 sztuki tego. Albo 4? Nie wiem. Dobra. Teraz tak, to jest lid, to jest koper, no to lid i żelazo, dobra. To tu mam, na spokojnie. No tylko żelazo, kurde, żeby nie mieć żelaza. Chwilę będę musiał poczekać, niestety, na żelazo. Chyba, że uda mi się gdzieś znaleźć. Z ciekawości, ciekawe ile leveli mi się tu zbierało. Już w sumie dawno tego nie klikałem. Malutko, możliwe, że dlatego, że to niszczyłem, a potem to na nowo stawiałem. To się jakby tak nie zapisało. Mniejsza z tym. Dobra. Dobra. To trzeba skraftować w ilości sztuk dwóch. I tutaj będę potrzebował jeszcze jednej sztabki żelaza, to nie problem. Dobra, i mamy to. Teraz tak, czy ja bym chciał w ogóle mieć ten prąd tu doprowadzony? Powiedzmy, że. Kurde, nie wiem, gdzie to zrobić. Tu miejsca już nie ma tak naprawdę. Tutaj teoretycznie trochę miejsca jest na to. Bo tutaj to nie wiem, gdzie mógłbym to wrzucić. Ewentualnie tu by mogło być. To nie byłby taki zły pomysł, tylko te skrzynki musiałbym stąd gdzieś się pozbyć ich. Więc dobra, można byłoby to zrobić tutaj. Powiedzmy, że zamiast tych skrzynek tutaj bym sobie dociągnął kabel i postawił to. Nie wiem, jak to się stawia, zaraz to będzie trzeba obczaić.
No dobra, to sobie postawię. Powiedzmy tutaj. Musi być tak o. Albo wiecie co? Jeszcze inaczej. Bliżej tego okna sobie to postawię. I teraz potrzebuję wziąć młotek, ten taki specjalny, którym robiłem tamten piec. Tylko nie wiem, gdzie go wrzuciłem. Wiem, gdzie on jest. Tu w skrzynce. Tej u góry skrzynce. Dokładnie. Dobra, i teraz to wiem, że to się klika jakoś. I tak się robi chyba wejście. A tak jest wyjście. Z tego, co mi się wydaje. Dobra. To jako, że tu będzie doprowadzony prąd, to sobie tu zrobimy wejście. A te maszyny sobie postawię na razie tutaj, to tu sobie zrobię wyjście. Nie wiem, czy to tak działa. Mam nadzieję, że tak i że nic tu nie psuje. Dobra. Teoretycznie mógłbym to nawet wkopać, ale nie wiem, jakby to wyszło. Tu jeszcze będzie trzeba coś takiego poustawiać, z tego co mi się wydaje. Nie wiem, zaraz to obczaję wszystko jeszcze na spokojnie. Dobra, przejdźmy szybko do wykraftowania tego. Z tego co wiem, lepiej jest zrobić to, bo są jeszcze takie słabsze, nieco tańsze. Ale lepiej jest zrobić to. Nie wiem, czy to się różni, bo tak jak Industrial Crafta jeszcze mniej więcej ogarniam i używałem kiedyś tego moda, to niestety Immersive Engineer nie kojarzę kompletnie. Więc dobra, no będę potrzebował wziąć sobie klej, który odłożyłem oczywiście do skrzynki. Przerobić go na bloki. Tu mam jeszcze jakieś 3 sztuki w ogóle, ale dobra. Wrzucić to wszystko do pieca. Niech będzie. Tylko, że mi się syf tu robi niesamowity. W tym ekwipunku. On jest naprawdę za mały. Przydałby się większy. Dobra, tą stal to sobie na razie podkładam. Nie tutaj. To piasek. A to niech będzie tutaj. Dobra. Niech mi się zrobi to, bo tego będę potrzebował właśnie. Zróbmy sobie, że dwa bloki redstone'a. Teraz sobie je tutaj przeróbmy. Świetnie. I teraz to sobie zrobimy. To jest koper, dobra. To żaden problem. Zaraz sobie go tu trochę wyczaruję. Niech będzie tyle. Dobra, i możemy zrobić 6 sztuk. I teraz jeszcze irona będę potrzebował. Żaden problem. Tak. Okej. Mamy 4 sztuki. Jeszcze więcej mógłbym tego zrobić. W sumie jeszcze 2 sztabki tego wziąć. To wziąć. I to sobie walnąć. Nie wiem, ile tego będę potrzebował, szczerze mówiąc. Mówię, nie wiem, jak to działa. Dobra, teraz jeszcze w kimę. Dobra, teraz będziemy potrzebowali tego. To jest troszkę tańsze. Będę potrzebował więcej tej gliny. Już nie aż tak dużo, zrobię sobie znacznie mniej tego. 4 sztuki mi wystarczą. Myślę, że nawet i 2 by mi wystarczyło, bo 2 jest, tak, 2 są potrzebne, żeby zrobić ten. Dobra, to sobie tego już zapas. Myślę taki póki co dożywotni. A, ja miałem jeszcze tutaj. Dobra, nie zauważyłem. Dobra, i 2 sztabki żelazia. Okej, robimy to. Okej. Dobra, sprawdźmy, czy ja to dobrze wszystko rozumuję. Pewnie nie. Tutaj musimy dać sobie konektor. Tu także konektory. Ogólnie to mi nie będzie chyba potrzebne. A to dlatego, że to jest tylko jak, wiecie, jakbym chciał sobie przewody przeprowadzać. To tu mi się na razie nie przyda. Dobra, co z tym? To by się przydało przenieść po prostu tutaj. Czemu by nie? Tak coś zrobię, tylko to sobie wezmę to. Gdzieś mam jeszcze drugą sztukę. Świetnie. Nie otwierajcie skrzynek trzymając to w ręku, bo ich nie otworzycie. Taki protip. Patyki to już miałem, ale nie wiem, czy mi to starczyło. 3 sztuki będę potrzebował. Dobra, i bierzemy tak. Jedna skrzynia. Druga skrzynia.
Trzecia skrzynia. I czwarta skrzynia. Pewnie mi się to wszystko wywróciło do góry nogami. No, nawet nie, wszystko jest dobrze. Więc super. Dobra, teraz tak. Tu, żeby to rozwalić, muszę w ten sposób, ale przydałoby się to zrobić w taki sposób. Słuchajcie, tak, teraz kopnąć się po więcej kabli, bo mam zdecydowanie ich za mało. To wyciągnąć, to sobie przerobić na kable. Pewnie gdzieś już mało, właśnie, mam tu gotowe. Trochę gumy. Teraz mnie stać, tu już zacząłem tą gumę zakładać na te kable. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Na pewno jak leci prąd po dużym napięciu, no to wtedy tak, bo kopie nas po prostu. Ale tak to chyba nawet nie jest to zbyt niepotrzebne, szczerze mówiąc. No ale dobra. Już sobie to ogumujemy na spokojnie. I teraz tak, jak to powinno się w ogóle ustawić? Zobaczmy to z każdej strony. Jakie to jest w ogóle mody? To jest foresty. Nie wiem, czym to się w ogóle zbiera, szczerze mówiąc. A, kilofem, okej. I to dosyć szybko. To teoretycznie powinno mi właśnie zmieniać. Jezu, to jest skomplikowane. To nie na moją głowę. Okej. Dobra. Powiedzmy, że podepnę to na razie jakkolwiek. Czekajcie, wezmę sobie kabelki. Łączyło się, na razie zrobimy to tak. Okej, to się połączyło, jest tu ładowane. Teraz bym sobie zrobił to. Okej, ładnie się to połączyło. I potrzebowałbym teraz, o ile się nie mylę, tego. Będę potrzebował patyka i elektryn. To jeszcze takie coś będę potrzebował, dobra. No nic, będę musiał się troszkę tych modów pouczyć. Myślę, że cała ta seria będzie taka, że będę się uczył wszystkiego od nowa. No ale mam nadzieję, że nie będzie wam to sprawiało większych problemów. Dobra. Teraz to. Wszystko myślę, można spokojnie przerobić. Ile będę potrzebował? W sumie 4 sztuk. Chyba, że to się jakoś więcej tego kraftuje. Nie, po jednej sztuce. No dobra. Dobra, ostatnia płytka nam się tutaj robi. Szybko to bierzemy. Jestem ciekaw, czy to się zużywa. Zużywa się również. O, to też nie problem jakiś duży. Patyczki jeszcze mam, więc dobra, możemy to zrobić. I to teraz powinno działać tak, że to łączy z tym. Okej, ale jeszcze się nie ładuje. Nie wiem, czy ja coś tu muszę zrobić, żeby to zaczęło działać, że tak powiem, coś tu kliknąć. Okej. Coś tu mogę zrobić pochodnią redstone'ową. O, działa. Ty, działa. Wow. Dobra, zaczęło działać. Nie wiem, dlaczego tu pisze KIF, a nie RF. Czekajcie. A nie, tutaj KRF. Czy KIF. Nie wiem, o co chodzi. No, jak to teraz połączę, to nie jobnie? Nie obu i zaczęło działać. Okej, no produkuje. Nie wiem w jakich, że tak powiem, ilościach mi tu. Aha, no czyli na moim EU nie zrobiło to żadnego wrażenia. Że tak powiem. Więc fajnie, fajnie. No to se działa dalej. Tu się zrobiło. Tutaj na razie nie ma, bo to się zapełnia. Spoko. No nic, no w każdym bądź razie mamy już. Wiecie co, ja to na razie odłączę, bo nie wiem, jak to się odłącza. Dobra, powiedzmy w ten sposób. Chyba mi to gdzieś wpadło. Chyba mniejsza z tym, że coś tam wpadło. No, bo właśnie nie wiem, czy ten blok magazynuje energię po zniszczeniu. Wiem na pewno, że. Bo to już czytałem, że właśnie ten blok, tak samo jak i. Boże, ten. Badbox, jak się go zniszczy, no to te bloki magazynują energię, ale właśnie nie wiem, jak jest z tym. No nic, w każdym bądź razie mam już w miarę taką prowizoryczną tutaj wytwórnię RF-ów. Dobra, to se zniszczę, to se zniszczę. To też se mogę zniszczyć. Tylko teraz nie mam jak wyleść.
Tak. Niekoniecznie tak bym chciał to stawiać, tylko bym chciał to trochę. Bardziej tak o. Aha, to się nie da tak tego postawić. To musi być w ten sposób. Chyba, żebym wziął motek. O, tak. O to mi chodziło. Teraz wziąć to. Wstawić tak. Zobaczmy, czy to działa. Dobra, to nie działa na razie. To bym musiał wziąć tą nową pochodnię, której nie widzę nigdzie, ale mogę sobie zrobić nową. Nie no, nie mogę tego znowu kliknąć jakby. A, aha, bo to działa w taki sposób, okej. Okay. Aha, to jakby musi być zasilane cały czas, spoko. Zrobimy to w taki sposób. Patrzcie, działa, dobra. Teraz to sobie zabudować. No nie wygląda to za pięknie, jeszcze będę musiał to delikatnie przebudować. Teraz można byłoby się pobawić z tym, powiedzmy. Żeby to zrobić tak. Teraz to. Stąd tutaj. I stąd nie mam gotowego tutaj tego. To do tego. No i z tego mogłoby to iść tutaj, tylko że no wtedy ten atomik rekonstruktor byłby tu. No nic, no na razie mamy coś takiego. Wygląda to jak wygląda, ale działa. To jest, słuchajcie, najważniejsze. Myślę, że do samego tego Immersive Engineersa Bandera był jakiś osobny pokój. Prawdopodobnie wywalę stąd ten pokój do enchantowania. Nie wiem, czy sobie w ogóle nie powiększę tego pokoju do Industrial Crafta, bo kurde, brakuje mi tutaj miejsca, żeby postawić sobie więcej tych szafek. Ich jest tu zdecydowanie za mało. A chciałbym całą ściankę mieć z tego. Więc prawdopodobnie to, ten śmieszny tutaj korytarzyk, że tak powiem, by wyleciał. Bo tutaj widzicie, no jest ten pokój z portalami. Fajnie to może wygląda. Tą wybiarkę w ogóle bym wywalił, bo ona jest mi niepotrzebna. Ten pokój bym przebudował, bo ten też nie wygląda za fajnie. Może teraz mnie stać bardziej, to bym sobie zrobił jakiś w ogóle taki pokój w stylu rzeczywiście wyglądający na bibliotekę. Żeby to fajniej wyglądało. Z drugiej strony nie ma co się tym martwić, bo to jest tylko baza tymczasowa. A ja trochę za poważnie tu się biorę za jej wygląd. No dobra, niezbyt poważnie. W każdym bądź razie chcę sobie teraz zrobić ten jetpack. Myślę, że już będzie mnie na niego stać. Zobaczmy. Czekajcie, bo o, bym musiał zrobić ten blok. Ten blok bym musiał zrobić. Ale to już triggeruje H3. Musiałbym skończyć dwójkę. To nie jest drogie, to już wiem, że to nie jest drogie, jakby. Co my tu jeszcze mamy? To nie jest drogie. To też nie jest drogie, bo to już nawet craftowałem. I to... No to też nie jest drogie. Teoretycznie mógłbym sobie już jetpack w następnym odcinku zacząć craftować. Tylko musiałbym najpierw zrobić ten bloczek śmieszny. No mówię, nie jest on jakiś drogi, tylko że to niestety triggeruje mi już H3. Ale H3 jest z nim teoretycznie związany, a tu już mam praktycznie wszystko zrobione. Więc można byłoby się za to zabrać. Jak widzicie, tego troszkę tu jest. Więc zabawy też będzie troszkę. Nic, ja wam na dzisiaj dziękuję za oglądanie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że w nim już sobie skraftuję jetpack. Takie moje marzenie, bo jednak ułatwia on nieco poruszanie. Chociaż teraz, jak mam już tą zajobistą prosę, to naprawdę jak sobie leciałem po glinę, żeby skraftować te wszystkie rzeczy, to tak mi się cudownie poruszało tym. To jest, żałuję, naprawdę żałuję, że odkryłem to dopiero teraz, bo jest to czadowe. Szczególnie jak się już na tym trochę polata i wyczuję moment, w którym trzeba puścić to, żeby cały czas sobie tak lecieć do góry. No nic, jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.